znane opinii publicznej i podniesienie w sierpniowe weekendy przez premiera Donalda Tuska autostradowych bramek wyłącznie na odcinku zarządzanej przez GTC Autostrady A1 Toruń-Gdańsk i kosztujące budżet dodatkowy minimum 20 milionów złotych wymaga krótkiego komentarza. Po pierwsze, jest to decyzja w stylu PRL-owskich dygnitarzy. Dzisiaj można ją nazwać decyzją pierwszego sekretarza inżynierii transportu. Po drugie, została ona podjęta na odcinku autostrady zarządzanej przez koncesjonariusza, czyli tam, gdzie rząd do dzisiaj nie doprowadził do możliwości przejazdu w systemie elektronicznego poboru opłat, nawet ciężarówek, jak to jest stosowane na autostradach państwowych, czyli wszyscy muszą odstać w kolejce, bo zapłata jest tylko w gotówce. Po trzecie, eksperci oraz Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach wiele razy alarmowali w Sejmie, iż zaniechania i lenistwo rządu wytworzą potężne kolejki na dojazdach do punktów poboru opłat, zwłaszcza na odcinkach autostrad, gdzie jest tylko tradycyjny pobór opłaty w gotówce. Chcę w tym miejscu przypomnieć, iż w ubiegłym roku spłata samych odsetek w Krajowym Funduszu Drogowym to ponad 2,5 miliarda złotych, a koszty samych opłat wypłacanych prywatnym koncesjonariuszom na autostradzie A1 i A2, tak zwaną opłatę za dostępność tych dróg, to koszt ponad 1 miliarda 300 milionów złotych, w tym roku około 1 miliarda 630 milionów. Budowa zaś bramownic na autostradach i drogach krajowych służących do naliczania opłat elektronicznych pochłonęła już grubo ponad 1 miliard złotych. A tymczasem, co mówi ekipa rządowa? Mówi nam, kierowcom, kilka lat po wdrożeniu jako zasady formuły elektronicznego poboru, że pracuje nad czymś nowym do jesieni. Absurd goni absurd. Gdyby w ubiegłych 3 latach rząd przekazał na przykład za darmo około 5 milionom kierowców samochodów osobowych urządzenia do naliczania opłat w drodze elektronicznej, wydatek ten byłby porównywalny do kosztów budowy punktów poboru opłat tylko na jednym 200-kilometrowym odcinku autostrady płatnej A4 Gliwice-Wrocław. Ostatnie desperackie próby tuszowania przez rząd własnej nieudolności, za którą zapłacimy dodatkowe około 20 milionów złotych z budżetu, przypomina sytuację nabywcy drogiego komputera, któremu zabrakło na jego podłączenie do prądu, bo nie miał już paru złotych na kabel zasilający. Dodatkowo rząd podzielił kierowców w swojej desperackiej bezradności na tych lepszych i gorszych. Na ulgi mogą liczyć tylko ci, którzy jadą samochodem do okręgu wyborczego aktualnego premiera rządu. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska i Wielkopolska to obszary Polski, których nie dotknie łaskawa ręka Donalda Tuska. Łaskawa za państwowe pieniądze. Czyż nie sprawdzają się wnioski jego zaufanego ministra, że państwo istnieje tylko teoretycznie? Czas na zmiany. Z pominiętej przez łaskawą rękę Donalda Tuska autostrady A4 Wrocław-Gliwice, Jerzy Polaczek.